Maxu, co ci się stało z nogami? Wytłaczały się. Nie podoba mi się to, kangur, zrób coś. Co ja mogę zrobić? No, od dzisiaj jesteś kwadratowa Roxy. Ej, ale to pasuje nawet, bo dzisiaj trafiliśmy z powrotem do Robloxa. I wiesz, co dzisiaj będziemy robili? No nie wiem, no znowu nie wsadziłeś do tego Robloxa samego. Słuchaj, jedziemy dzisiaj, wiesz gdzie? Jedziemy w niesamowitą przygodę, w The Long Drive, tylko na Robloxie, gdzie musimy kupić mleko na Podlasiu, w supermarkecie. I ty mi z tym pomożesz dzisiaj. A na naszej... Z mlekiem to ja zaraz pójdę i nie wrócę. A na naszej drodze będą stały mutanty i inne takie. I ty swoimi nogami nowymi może je odstraszysz, więc chodź tutaj ze mną. Roxy, to... Jezu, co ci się stało, Roxy? Posłuchaj. Minecraft. Tak, nie, myślałem, że mówisz o bananie, bo to pierwsza rzecz, którą zawsze bierzesz. O, nie, banany! Nie. O, gdzie by sobie je tu wsadzić? A w ogóle wiesz, że Bana. Mamy bak... Możemy chwycić i latarkę wziąć ze sobą, co nam będzie bardzo przydatne. Patrz, ja mam dzisiaj zamiar kupić to. To kosztuje 99 robuxów i ja to kupuję. Patrz na to. Dokonuję teraz zakupu życia. O tak, baby. Ej, oddawaj to. Ej, oddawaj to, to jest mój! Oddawaj! Oddawaj to! Oddawaj to! Jak się zbiera, to brzmi, muszę uciec z pomocy! Oddawaj mi tego! No oddaj mi to! To ja wydałem na to swoje wszystkie robuxy. Jak się wyrzuca z moich łapek. Oddam cię na... Jezu, jakie mam łapki! 1200 magazynków mam! Ja kładę sobie teraz... O, do plecaczka wsadziłem sobie swój karabin. Mam plecak! Spakuj mnie! Spakuj mnie! Dobra. Ej, tu są zderzaki, to chyba twoje, Roxy. Ej! Bo takie zderzaki! Bo takie płaskie jak ty! Boom! Nie, no wracaj tu. Ej, it's a joke! To był żart! Dziki zakut! Ej, no zaczniesz mi pomagać w końcu, co ty robisz? No przecież, próbujesz powrotem drzwi, zepsułeś drzwi, zmyłeś czemu? Napier. I teraz się drzwi nie da przymocować znowu. Czemu te światła montują się do środka? Co za gówno to, co to jest za chiński w ogóle badzie wstemu? Co to za reflektory kupiłeś? Dobra, słuchaj, potrzebujemy tak, potrzebujemy wody i potrzebujemy paliwa. To są dwie rzeczy. Ja wiem, gdzie jest paliwo. Wodę musisz ty skombinować na tej pustyni jakoś. Chyba, że tu? Ej, Roxy! Patrz, znalazłem drugiego animatronika. To chyba Chica jest. No bez kitu. No nie, no przytyło się jej. Tobie nogi się zrobiły kwadratowe, a ona trochę bardziej okrągła jest po prostu. Ale to nadal Chica jest. Pomóż mi tu coś zrobić. Ja nalewam teraz gaz do naszego silnika, czy tam do baku, a ty mi pomóż. Zrób coś! Proszę cię, zrób coś! Cokolwiek, to nie musi być dużo. Zamontowałeś to światło już? Ej, bo się naprawdę ciemno zaraz robi. Chodź, tu jest... O Jezus Maria! Można... Ej, na tym można latać! To jest czarodziejskie... To są czarodziejskie drzwi jakieś. No na zewnątrz koło samochodu stoję, szybko, bo się ciemno zaczyna robić. Roxy, a my nie wyjechaliśmy stąd nawet. Jesteś gotowa? Bo ja ruszam. No, mam drzwi. Dobra. No to trzymaj się! Wziąłeś wszystko? Bo już tu nie wracamy. Tak. Okej. No to jedziemy ku przygodzie. O, dobra. Roxy. Coś, coś ty zrobiła! Jak ja mam wyjść z tego samochodu niby? A jak ja mam wyjść z tego samochodu? Ty możesz sobie wyjść tyłu, tu! Jak mam wyjść? Nie mogę wyjść! O, okej! Pomóż mi! No jak ci mam pomóc? Sobie się już nie da Masz... Ukradł silnik! Przez przypadek wyciągnąłem. O Boże! No no i tak to jest z tobą gdzieś pojechać, nie? Przejechaliśmy 5 metrów! 5 metrów! Mogę się nie brać! 5 metrów! A do czego nalejemy wodę albo benzyny? Do mnie. Okej. Ej, rozwaliłaś po prostu całość, nie? Dobra, tu... Tu nic nie ma... Wszystko zawsze zrzucasz na mnie! Musimy od początku jechać! Cześć, ja muszę na... Najważniejsza rzecz jest taka. Czy ja mam dalej mój... Mam kałasznikow, okej, dobra. Bo jakbym go stracił, to ja bym cię normalnie zamordował, nie? I zobacz, jaki mamy teraz bullshit totalny! Co to jest za kupsko? Znowu jestem żowy. A może tym drugim pojedziemy jednak, co ty na to? Może się zmieścisz do niego przynajmniej. No już nie jest zielony, zobacz jaki ładny. Szary się zrobił taki. Mam wściepę.
Po co nam przyczepa? Zamontuj opony! Najważniejsze rzeczy trzeba zamontować. Przyczepa to jest z ciebie. Po co nam ta przyczepa? Wolniej pojedziemy przez tą przyczepę, będziemy mieli mniejszą ciągność. Chyba, że ciebie zamontuję z przodu jak konia i będziesz mi ciągła ten samochód. Chcesz mi ciągnąć samochód? Ty się martwisz przyczepą, a przed sekundą ja cały van wywaliłam. A to ty pojedziesz w przyczepie. A, no to chyba, że tak, to nie ma problemu wtedy. Wiesz co, może nie wleję wszystkiego od razu. Wleję tak trochę, a resztę się później użyję. Żeby na wszelki wypadek, jakby się coś stało, żebyśmy mieli w razie czego, co ty na to? Tak, Sharingan, to jest bardzo dobry pomysł. Nie, jesteś taki mądry. Ja tu jestem. Czy mamy wszystko w naszym... Ej, czy w naszym wypierdzianym samochodziku mamy już wszystko? Co? Zobacz do góry! Coś ty zrobiła? Co? Uderzyły cię! Jest! Place! Zamknięte! Dobra, Roxy, Coxy, siadaj tu szybko, jedziemy! Jestem! Jedziemy! Dobra, zwolniłem ręczny. A, bo ty naprawdę chcesz jechać w tym... No? No to słuchaj, jak ta kocica mruczy. W którą stronę jedziemy? W lewo czy prawo? Prawo. Okej. Okay. To trzymaj się, bo ten dziki rytm... Nie, co nam wypadło? O nie, nam wszystko powypadało. O matko, czekaj, stop. Głupi pomysł. Bardzo głupi pomysł był z tą przyczepą. Weź ją, wywal, ona jest o dupę rozbić. Banany sobie wsadź do tyłka, to będziesz je tam trzymała. Ja w sumie i tak muszę coś zjeść, więc sobie tą cebulę zjemy. Udało mi się zrobić samolot. Dobra, jedziemy! O kurczaki! No co tam, widzisz? Ale ty masz wielkie giry. Jedziemy na wycieczkę, bierzemy siateczkę. Mówił ci ktoś kiedyś, że masz duże na stopy? A mówił ci kiedyś, że masz za dużą dupę na kierowanie? Koniec tej przyjażdżki. Ja wysiadam. Nie, no weź, żartowałam! No tak myślałem, zgubiliśmy wszystkie itemy po drodze. Naprawdę? Naprawdę, no wysiadaj z tego samochodu, zgubiliśmy banana, musimy po niego iść. Dobra, kanister też muszę wziąć i zatankować. Weź latarkę, a ja wezmę kanister. Idę to zamontować tam z powrotem. Jej, rozglądaj się za niebezpieczeństwami jakimiś, bo na razie przejechaliśmy 200 metrów. Gregor, uważaj, niebezpieczeństwo! Tak, wiem, siedzisz obok mnie. Co się dzieje z samochodem? Co się zrobiła? Co zrobiłeś z tym silnikiem? Ej, co się stało? Bo my chłodnicy nie zamontowaliśmy. Ale my jesteśmy głupi, dobra, w drugą stronę musimy jechać po chłodnicę. No dobra, o Roxy. O mój Boże! Fajnie było! Ale musimy wracać do domu. No i znowu się przegrzał. Co za gówno ruskie. No przecież mnie coś trafi zaraz. Będziesz pchała ten samochód. No to jedziemy po ciemku teraz. O, to na pewno daleko zajedziemy. Mhm. Wiesz co, jedziemy w tą stronę. Jest dobrze. Jedziemy w tą stronę. Walić tą prawą stroną. Tam mieliśmy pecha, jak jechaliśmy cały czas. Ja mam wrażenie, że tam nas czeka pech. Nie, ja ci... Mówiłam ci! Ostrzegałam, kangur! Jak? Jak to jest możliwe, że po przejechaniu 10 metrów wpadliśmy w jakąś cholerną dziurę i żeśmy umarli? Dobra, ja pakuję części, ty pakujesz opony. No i czemu to się znowu zgubiło? Czemu te silniki się tak gubią łatwo? Gdzie on jest? To są te światła? Mogę ci... powierzyć takie turbo zadanie, żebyś zatankowała nasz samochód? Dasz sobie radę z tym? Czy mam raczej wrażenie, nie? Że wyleję albo wleję w siebie. Powinnaś iść na jakiegoś AA się zgłosić. I te inne rzeczy też musimy zapakować. Ale piękny samochód mamy. Ja pierdzi. Jakoś mi brakuje. A już wiem. Żwir. No. Żwirku? Masz, ja ci wsadzę ten kanister do bagażnika albo gdzieś. Masz, wsadźmy go do bagażnika na przykład. Otwórz mi bagażnik. Już, szybko, szybko! I pyk, a przyczepiłaś nie te... Nie zmieści się. Czek, no co ty robisz? Zepsułeś! No i spieprzyłaś to, patrz, bo to jak chwytasz, to musisz Z kliknąć. I wtedy jest przyczepiona rzecz. Zrobiłaś tak ze wszystkimi owocami, bananami i innymi rzeczami, bo jak one luzem będą, to one wypadną. Nie. No to zrób zresztą tak. Dobra, mamy wszystko. Mamy silnik i wszystko. Mamy! Ja się tym zająłem, ty już tam nic nie dotykaj, bo zepsujesz. A to drugie też? Co drugie? Mamy wszystko, no to mówię! Drugie. Jedziemy stąd! Ja jadę bez ciebie. Nie, nie! Nara! Gdzie tu jest klakson? Nara! Otwórz mi drzwi. Nie. Nie wpuszczę cię do środka. A magiczne słowo? Masz ładną dupę! Otwieraj! No. Dziękuję. Akurat chciałem, żebyś powiedziała proszę, ale to też może zadziałać. To działa jak sezamie, otwórz się!
Czekaj, czekaj, czekaj! Zombie! 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 Dobra, wysiadamy, pa, ja im robię wjazd na chatę teraz. Dobry jesteś w tą grę, no kurde! Jak się celuje z tego karabinu? To może ja cię potrzymam? Nie, nie musisz mi nic trzymać. Dobra, pakuj się tam, bo mogą mieć fanty. Załatwimy jednego. Odejście! Drugiego też załatwimy. Szybko! Jak nie ma? Co to jest? Przystanek autobusowy? I kosz na śmieci tylko mieli? No jaja, co robisz? Turystów! Ej, a może... tylko chcieli pozwiedzać. Ej, a może zapakujemy ich na bagażnik? Może oni są coś warci? Może ich się da sprzedać? Nie mogę. Jak to nie możesz? To ciężki jest. A... no i śmierdzi. O Boż. Dobra, biorę ten sprzęt ze sobą. Dobra, jedziemy dalej. Myk! Pierdziele, ten asfalt denerwuje. No przecież mnie znosisz tej... Jak gówno się jeździ! Jest! Gdzie? Widzę! Jest jakaś stara rudera, musimy tam podjechać. Ale to jest chyba sklep. Ale jedź prosto! No jadę! Jedziesz okropnie, jedziesz zygzakiem! Okej, ty prowadzisz teraz. Dobra. Umiesz jeździć? A zresztą... nie. Czekaj, rozstawię się, czekaj, muszę wyciągnąć karabin. No czekaj, kobieto. Okej, dobra, chodź. Pokaż, ja jestem normalnie, wiesz. Nic tu nie ma. Jak to nic nie ma? No kurde, karabin upuściłem przez ciebie. No jak to nic nie ma, no to po cholerę się tu zatrzymujemy, jak to... Dobra, ty jedziesz tak czy siak. Dobra. Ja sobie pakuję plecaczek i jedziemy. Czekaj. Roxy za kierownicą. To się nie skończy. To się nie skończy dobrze. Tak jak na gokartach. Ręczny zwolnij. Kto ci kierownicę dał? Po prawej jest ręczny. Pociągnąć musisz. Dobrze. I nie żyłuj tak tego. Dwójkę wrzuć już. Co tak wolno? Szybciej. Szybciej. Nie umiem. Coś ty zrobiła? Czekaj, bo się bawię biegami. O Boże. Jak się jedzie szybciej, kampu? Ja się zastanawiam, jak ty robisz, że jedziesz tak wolno. Nie wiem. No co się stało? Zejdź. No bo ja tylko na gokartach umiem jeździć. O nie! Burza! No jedź szybciej! No teraz to ja na pewno nie wychodzę. O, jedziemy! Ale to jedziemy, czy nas wciąga? Co się zrobiło? Oba! Czemu tak wolno jedziesz? Ja jechałem 80, a ty jedziesz 60. To nie jest teren zabudowany, jesteśmy na pustyni. No bo jestem 60. Jesteś beznadzieją. Stój. Stój, zatrzymaj się. Zatrzymaj się, no stój! No, i zaciągnij ręcznie. Ale auto! O, ciebie znosi. Dobra, czekaj, bo tu jest, to wygląda jak jakieś... No właśnie, fajnie by było, jakby tu coś było. Czekaj! No poczekaj, muszę się przygotować, to tak nie działa. Co ty myślisz, że ja z tyłka wyciągam karabin? No wyjrzyj go ode mnie! Roxy! O co? No, no do mnie uciekaj! Patelnia nie działa! Dobra, bier te fanty! Ej, ale tu jest rzeczy w ogóle w tym składzie, widziałaś to? Przecież tu można... Tu jest nawet atomówka jakaś! Kibel jest! Ej, gaz! Czy my używamy gazu? Tak, jedziemy na gaz. Czemu włączyłaś awaryjne? Jak ty to zrobiłeś? Nie wiem. Nie mam pojęcia! Dobra, wlewam, bo się nam prawie skończyło. Wyciągaj wszystkie rzeczy, które są tam przydatne. Ciśnij z tymi wazami, bo to są jakieś te ling-liangi i pewnie sprzedamy za dużo u tego ziomka. I zatankujemy sobie. Mało tego było. O, mórz mi, powkładaj te rzeczy, no. Garnek też. Bierzemy kibel? Kibel to z ciebie jest. Tu jest nowa gaś. Chłodnica. Ale powiedz mi, po co ci papier toaletowy? Skoro nie bierzesz kibla? Ja to chcę sprzedać, a papier mało zajmuje, tak? Kankur! Co? Zobacz, co znalazłam! Performance cooling! Okej, wymieniamy to. Tylko, że w tym jest woda, a w tym coś jest. Ten ma 15 wody! Dobra, to ten szajs wyciągam. Ej, powiedz, że jeszcze silnik lepszy mają. Może szybciej będziemy jechali dzięki temu. Ej, wymieniamy opony. Ho, to są jakieś gamingowe opony, ja ci mówię. Mówisz, że RTX? RTX opony. Popatrz, już, ja czuję, jakby miało więcej powietrza w środku. Już się ciemno robi. No wiem, bo się tak ruszasz jak mozolnie. Dobra, wymieniam. Ty wymieniłeś też jedno? No, z tyłu. Super. Dobra, to ja wymieniam z przodu. Jeszcze jedna by się przydała. To byśmy mieli komplet wymieniony. Patrz, patrz! Zobacz! Zobacz! Co? Co znalazłaś? Ciemno w dupie, patrz. Nic nie widzę. Co jest? Lepszy silnik? Tak! O, skąd wiesz, że lepszy? Nie wiem.
Wygląda fajnie. O, ma nie, on jest chyba taki sam. Ale ten ma więcej oleju? Nie. Dobra, to wyciągam ten. Dobra, wsadź ten, zobaczę, czy jest większy. Czekaj. On jest lepszy! O kurczaki, bo jest większy. Rozmiar ma znaczenie. Tu jest jeszcze jeden kanister? Ej, tu jest jeszcze jeden kanister! Więcej kanistrów! Ja to wszystko pakuję do tego samochodu. Ej, to nam się super wygenerowało teraz. Teraz to jest buyer full po prostu. Ej, super. Ej, ja coś czuję, że dzisiaj rekord pobijemy. Dobra, te wyciągamy. Mówię, by nie działały. I teraz zamontuję. Ale to daje. Patrz, jakieś neony w ogóle. Ja nie mogę. Jesteś cały biały. A co to jest? Co to? To jest olej! Olej się przyda! Bierzemy olej! A to co to jest? Ej, żetony znalazłem! Za żetony chyba da się kupić jakieś premium te rzeczy. A, to jest olej też. To czarne. O, faktycznie. To nie wiem, czy to się nam przyda. Nie wiem, samochód jeździ na olej, czy na jedno i drugie? No nie wiem. Jak wlejesz jedno i drugie, to się stanie to, co mi kiedyś. Nie będzie jechało, okej, dobra. Nie rozumiem. Będzie jechało. Dobra, bo ten papier to mamy już. Ja nie wiem, co jest ile warte, ale zakładam, że papier jest dużo warty. Nie to wiem. Jest spray! Spray! A, moje oczy! Można sprayować, patrz! I zmienia to kolor, tak? Na Olivia czy coś. No, sama się na. Rzeczywiście zmienia kolor! Na Olivia samochód teraz. Dobra, ej, ale mamy bajerów. Ja nie wierzę. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Ciekawe, czy ruszy ten samochód. Wow! Ale mruczy, ej! I mogę sterować światłem! Ale fajnie. W końcu coś działa w tym samochodzie. Tu też jest jakaś buda. Wiesz co zrobimy? Ty wyskakujesz i patrzysz, czy tam coś jest. Weź sprawdź, jak coś będzie, to ja rozłożę od razu i karabin wyciągnę. Czysto? Bomba! Nieczysto! Ktoś jest! No to czemu mi? Mam bombę! No to czekaj, nie rzucaj nic, nie wysadzaj nas! Strzelamy do nich, robimy ich. Jest jeden? Ilu ich jest? Dwóch. Dobra. Jeden zdjęty. Uciekaj, no nie płakuj mi się przez celownik! Dobra, dostał headshota. Dobra. Podjadę tutaj samochodem, damy radę tutaj zapakować coś? Ojejku, przewrócił się. To jest jeszcze lepszy silnik? Nie! Ile tych silników? Oj, jest jedzenie! Żetony! Zbieraj żetony! Patrz, tu na ziemi leżą żetony. Zbieram żetony. Zbieraj, to są jak pokemony. Ammo jakieś jest 20. Drugie lusterko! Znaczy, lampka! Ej, Gameboya znalazłem jakiegoś! Wiesz, ile to będzie warte? To będzie dużo warte! Ej, oni mają tutaj czterowarstwowy papier toaletowy. Lepszy niż ten, co my mamy. Czekaj, ja tam podjadę. Podjadę tam, zaparkuję tyłem, żebyś mi to zapakował. No gdzie? Jedziesz! Kobieto! Podjechała. No zatrzymaj się! Tyłem miałaś podjechać! Wiesz, jak tył wygląda samochodu? Jedziemy dalej. Ha! Mamy 2,5 tysiąca metrów i idzie nam bardzo, 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 bardzo dobrze. Wymieniłeś drugi reflektor? Tak. Na pewno? Tak. Mamy wyjść i sprawdzić? No i? Jak... Czemu nas tak, kurde, mnie tak nie miota? Coś zrobiła! Okej, dobra. Ej, tu jest dom jak... No nie ciągnij mi za... Zostawię cię w tym domku. Oddam cię, to jest kościół pewnie jakiś. Wygląda jak kościół. Mogę już iść? Tak, wysiadaj. Nie macie. Jabłuszko! Za darmo. Za darmo. Ale ktoś chyba tam jest w środku. No to dawaj tego księdza robimy. No mówiłem ci, no i z księdzem się bijesz? Nie masz szans, i z kościelnym? Ale mnie biją! Otwórz te drzwi! Dobra, i odsuń się od razu. No i patrz, jak to robię. Pa, w rękę dostanie. Albo i nie. A tak, porobiłem go! I kościelny to samo! Myk! Piłeczkę mają, fajnie. Patrz, jaki wiatrak! Patrz! Ej, jego... to może jakaś turbina jest! No, ej, to byśmy mogli zamontować na samochód i to nas będzie popychało, będzie prrr, robiło. Mogę to założyć na siebie? Tu mamy C4, jest jeszcze ammo jakieś. Siekiera tu jest! Siekierą byś mogła walczyć. Na Q można zoomy robić! Ale ty brzydka jesteś, co? Jedziemy dalej szybko! Widzę też, to może być sklep, bo jest blisko drogi. To chyba nie dam. Ale tam przed nami też coś jest. No czekaj, za pociągiem zaręczny. Dobra, wyskakuj z tego.
Ja tu już pakuję karabin. Uważaj! What? Okej. Okay. Jej. Tam coś świeci w środku, dobra. I coś niebieskiego. Jakieś światełka! Jest syrena, światła do policyjna! Dobrze, zamontujemy to. Czekaj, tu są jakieś te. Dobra, idź zamontować tą syrenę na nasz statek kosmiczny. Ja pierdzielę, ty ja będę... Potrzebujemy na zombiaki. Ty za ciężka jesteś, nie mogę jechać. Ile mamy paliwa? Nie! 0,2 tylko mamy! No powoli to pchać będziemy ten samochód. No jeszcze... No! No tak, jeszcze te. No i... Wiesz co się stało? Co? Skończyła się paliwo. Dobra, pchaj! Ej, to działa! To działa! Spokojnie, Roxy! Już za 5000 kilometrów na pewno uda się nam znaleźć dana sprzedawcę! Ej, ale jest już prawie 5000 kilometrów! Tam coś jest! No jest tam coś! Oby studnia? Tam była... Gaz, tak, oby była studnia z gazem, bo... Pchaj go, tylko żebyś nie zjechała z drogi, bo jak zjedziesz z drogi, to by ci lipa. Ja tu idę, może jacyś tubylcy będą mieli i nam dadzą benzynę. O, mutanty są! Ale widzę chyba... Czy oni pilnują stacji benzynowej? Dobra. Daj! Piu, 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 piu! Aj, się z tego strzela śmiesznie. Co ty masz? Ej, mają stację benzynową tutaj! Tak! Popchuj! Popchuj to! Mam kanister! 7 litrów ma benzyny tutaj! O, tak. Nie pij mi tego. Widzisz, my nie możemy się często zatrzymywać i wyłączać tego silnika, bo wtedy to zdycha totalnie. Wiesz, za dużo na rozpałkę leci, czy coś takiego, na rozruch. Ej, patrz! Ty patrz, co tu! No... No by te... No mówię, że możemy zatankować! Ja tu podjeżdżam samochodem. Co to jest? To jest lepszy silnik jeszcze? Ty mnie nie słuchasz w ogóle. Ej, to jest jeszcze lepszy silnik chyba. Popatrz, jaki wypierdziany w kosmos jest silnik tutaj. Co się dzieje? Auto! Co to było? Co? Co to jest? Szybcy i wściekli tu robią. Nie wiem, Mad Maxa ktoś tu robi. Ale tu wdałem tego, dobra, oleju potrzebujemy. Czemu do tego... Ale czemu do... Tu się olej, gaz i woda dostała. Dobra. Właśnie wlewasz olej. No to dobrze, bo to na olej ma być. A tam woda się dostała, nie wiem dlaczego. Jakiś gaz się dostał. Skąd ten gaz się wziął? To jest wszystko. Światełko, jak chcesz przyczepić, to sobie przyczep. I chyba lecimy. O, tu musimy uważać. O, to jest most. Musimy bardzo ostrożnie po nim... Ej, benzynę mają. Namiot. Patrz, benzynę mają. Namiot. Ile gazu mają? Gaz. Ładuj to do tego samochodu. Czekaj, to ty będziesz mi bardzo pomalutku mówiła, którędy mam jechać, okej? Okay? Tędy. A ja jadę bardzo pomalutku. Okej. Okay. Mamy problem. Po deskach musisz muszę przejechać? Bez belki. Naprawdę? Dobra. Okej, okay. Dobrze jadę? Dobrze jedziesz, troszkę w prawo. Troszkę w prawo. Jedź, 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 wow. Jedź, 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 okej. Wow. No to widzę akurat, to mi nie musisz mówić. Ale teraz musimy szybko przejechać, bo tutaj jest... No uważaj! Żyjesz? Halo? No nie umrzeć, cię rozjechałem. Umarłam. Naprawdę rozjechałem cię! Dobra, czekaj, spróbuję przejechać przez to. Musisz suspendu! Mhm. Za 39 roboksów. Dobra, kupię, mogę cię wskrzesić. Ja cię przejechałem, to... Prezent zmartwychwstania to się nazywa. Jest! Przejechałem! Dobra. No gdzie jest ten dan sprzedawca? Przecież my tego sroca nie będziemy wozić przez całą pustynię. Come on! Cieki, bryki, wołam! Dana! O, jest kolejna garażówka. Dobra, otwieraj to. Jestem gotowy. Piu, 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 piu. Piu, piu, piu. Ktoś jeszcze? No. Matko, ale tu rzeczy jest. A szkoda to zostawiać, nie? Ej, tu jest pistolet. Chodź, pistolet ci znalazłem. Będziesz strzelała, bo mamy amunicję. Ej, wiesz co, my mamy tak dobre tutaj te itemy i wszystko, że ten sklep to można walić i ten kibel można by było wywalić w ogóle stąd. Ale z kibel. To, że wolniej jedziemy i więcej benzyny marnujemy, okej, niech ci będzie. Wszystko tam pozabierałeś? Zjadłaś co miałeś zjeść? Wszystko jest, kilku? Tak. Dobra, to bierzemy się stąd i uciekamy. Ten papier toaletowy weź jeszcze, ten super gładki. Dobra.
Światełka, jedziemy. Dobrze jadę? Dobrze jadę. 6000 kilometrów, popatrzcie. Znaczy 6000 metrów. Rekord. Ej, 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 tu coś jest. Co to jest? Co to jest? Nie widzę, bo świecisz tym jasno-czajebnym czymś. Takie mi światła zamontowałaś. No i co ja mam tu przeczytać niby? Widzisz teraz? Co tam jest napisane? Jandelburger. Okej, to chyba dobrze jedziemy. Ej, to jest shop! 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 W końcu sprzy... 9! Dobra. Prawie. Dobra, wychodzimy. Tylko błagam. Dan, ty skamerze, miało być 6-9! Dobra, skibidi to... ze światłami mu sprzedamy. Co to jest? Oh, mystery item vendor? I co? A nie, tu się kupuje! Nie! No nie! Do dupy! Tak blisko! O! Nie! Nie! Tornado! No wiem, widzę! Do tyłu! Jedź, chłopie! Szybciej! No szybciej nie mogę! Dobra, pojadę lewą stroną. Ale jak nas wciągnie... To wszystko twoja wina jest, jasne? Dobra, rozpędziliśmy się. Ale wiesz, co ci powiem? Co? Czy jak nie pozbędziemy się kibla... Ciebie. Nie pozbędziemy się jednego portalu, który mamy? Jakiego portalu? Co tu jest napisane? Checkpoint? Checkpoint. O! O! Checkpoint! Okej, super! Czekaj, zatrzymajmy się tu. O co chodzi z tym checkpointem? Przejechaliśmy przez granicę. I wyjechaliśmy z Podlasia, jesteśmy na Sosnowcu. Dobra. Mój bungiel, wracam do ciebie! Jej! Nic więcej tego oleju. 7500! Mamy to! Tam też coś jest. Co tu jest? Widziałam! Coś. A, widzę przed nami. O, co się stało? Benzyna się skończyła! Co, ty pani to skończyło? Tak! Nie! Aby w tym pierdolniku było paliwo. Pchaj ten samochód, a ja tam idę popatrzeć od razu. Tu na pewno będzie coś do jedzenia i na pewno będzie paliwo. Bo jak nie będzie paliwa, to mi się je przykro zrobi. I nasza przygoda się skończy na tych 8000 metrach, a chciałem do 10 dojechać. Tak! Łomatko jedyna! Co jest z tymi mutantami? Ale się ciężko z tego strzela. Dobra, chyba ich porobiłem. Dobra, jest wszystko zrobione. Spray znalazłem! Old Spice! Ja, wiesz do czego to? Żeby nie śmierdziało w samochodzie. Benzyna! Nie chcę nic zbawić, ale tu nie ma benzyny. O! 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 Co się dzieje? O kurde, ta beczka jest radioaktywna. Tego się nie... Jesteś siemany! Tego się nie spodziewałem. A ja nie umrę od tego, mam nadzieję. Deskę do prasowania znalazłem. No, ja nic nie widzę przed nami. To jest chyba koniec naszej przygody. A co to jest? Flamaster znalazłem! I co ci z tego flamastra? O! No to! A, tu sobie powinno być. Tak. Subskrybuj. I tu się skończyło. Najgorzej. Zobacz. Co? Jestem szalona. Napij się z beczki. Chodź, napijemy się z beczki. Oboje. O tak. Radioaktywny szajs. Ale zielony jestem cały. Oh my god, ja nic nie widzę. No nic, Roxy, to chyba nam się skończyła podróż na 8800 metrów. Jak ty wyglądasz? A ty zielona jesteś. Jesteś jak Shrek. Masz zielone stopy. Ani by nie umyłaś i śmierdzą teraz. Moja rumba. No nic, to chyba wszystko na dzisiaj. Innym razem. Subskrybujcie Sharingan VR. Ta. Im więcej łapek zostawicie, tym większa możliwość, że wrócimy tutaj ponownie, by dokończyć tą wspaniałą podróż razem z Roxaną, a może i nawet w większym gronie. I dojedziemy do 10 tysięcy metrów, a może uda się pobić jakiś inny rekord. Dupa, co ty mi tu piszesz brzydkie słowa? Może nawet następnym razem kupię za Robuxy lepszy wypasiony samochód, który będzie znacznie szybszy i będziemy nim jeździli. Ha? Narysowałam na tobie! Narysowałeś coś po mnie! Baka! Baka! Czy ci zamalowałem? Baka!